Hej, witam. Dziś pokażę Wam, jak zrobić taki fajny wzór. To jest taki muszelkowy. Jeżeli na grubszej łódce robicie, może z tego wyjść bardzo fajny sweter, szal, co tam, kamizelka, cokolwiek, nawet narzuta. Natomiast jeżeli robicie na tych cieniutkich takich, to będzie wyglądało jak koronka. Bardzo fajny wzorek. Generalnie wzór jest wielokrotnością liczby 12 plus 6. Czyli ja zrobiłam tu sobie z żółtym. Zrobiłam 3 razy po 12, 36 oczek. I w tej chwili, jak zrobicie te 36 oczek, możecie sobie zrobić mniej, ale mówię tak pokazowo. Dla przykładu. Przytrzymuję sobie tutaj te oczko i robię dodatkowych 6. 5, sorry. Raz, dwa, trzy na pierwszy słupek. Dwa na poprzeczkę. Nawijam i wbijam się tutaj w ten, w te oczko, które sobie przytrzymałam palcem w 36. Tak? I sobie to przerabiamy. Ok. Teraz słuchajcie, odliczamy sobie 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I w czwarty, bez nawijania, robimy taki półsłupeczek i robimy ich 5 w następnych, w każdym jednym. Raz, dwa, trzy, cztery. Te pierwsze dwa, trzy rzędy to się robi wolno, prawda? Czyli tak mamy. Teraz tak to wygląda. Tu jest takie oczko i jest 5. I teraz odmierzamy znowu 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Nawijamy i tutaj robimy. Zrobimy sobie takiego motylka. Wyszło, tak. Robimy teraz 3 oczka łańcuszkiem po tym słupku. Nawijamy jeszcze raz w to samo oczko. Robimy następny słupek. Teraz następne 3 oczka. Nawijamy i w to samo oczko na tym łańcuszku znowu robimy trzeci słupek. I teraz wyszło nam, wygląda to w ten sposób. Odliczamy 4, raz, 2, 3, 4 i tu robimy znowu 5 półsłupków bez nawijania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? W tej chwili już wygląda to tak. Teraz znowu odliczamy 4. Nawijamy i robimy ten sam motyw. Słupek, 3 oczka łańcuszka. Te pierwsze rzędy to są zawsze ciężkie. Nawijamy jeszcze raz. Raz. 3 oczka łańcuszka. Następny słupek. Trzy oczka łańcuszka. I jeszcze raz. W to samo oczko. To się nam wszystko naprostuje. Proszę się nie martwić. Od razu odliczamy sobie 4, raz, dwa, trzy, cztery i w ten czwarty, sorry, bez nawijania, robimy 5. Raz, dwa, trzy, cztery.
5. I teraz tu zostało nam 2 na końcu. To tu nawijamy. W ten ostatni robimy słupek. Robimy słupek. 2 oczka łańcuszka. I jeszcze raz słupek w to samo oczko. Bo ono musi nam ładnie mieć tutaj ładny brzeg, ta praca. Więc musimy to... Tak? Zrobiliśmy pierwszy rząd. Teraz robimy tak. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka do góry i obracamy pracę. Następnie tutaj w ten pierwszy nasz tą pierwszą ramkę nawijamy i robimy 4 pojedyncze słupki pod ramkę. Raz, 2, 3, 4. Tak? Przechodzimy do tych 5 i tutaj odliczamy sobie drugi i robimy 3. Raz, następny 2, następny 3. Tak? I teraz od razu nawijamy i tutaj na tym robimy 4 pojedyncze słupki w następną ramkę. Z tego naszego motywu, który tu zrobiliśmy. Raz, 2, 3, 4. I nad tym słupkiem środkowym, między tymi 3, 3 oczka i 3 oczka, wbijamy się nad ten słupek i robimy tutaj też słupek. Czyli 4 w ramkę i 1 w słupek. I znowu nawijamy i znowu tu robimy 4. Raz, 2, 3, 4. Od razu przechodzimy bez żadnego nawijania do tych 5. I tutaj w drugim robimy sobie półsłupek i robimy jeszcze 2, bo muszą być tutaj 3 półsłupki ładnie nad tymi 5. Tak? Zaczyna mieć to wszystko ręce i nogi, prawda? I teraz znowu nawijamy i od razu przechodzimy do naszego następnego i tu robimy 4. Raz, 2, 3, 4. Teraz nawijamy, robimy 1 nad tym naszym jednym słupkiem. Nawijamy i znowu w tą ramkę tutaj robimy 4. Raz, 2, 3, 4. I teraz tu znowu jesteśmy na tej 5, nad którą zrobimy 3. Czyli 3 półsłupeczki bez nawijania. Raz, 2, 3. Tak? I od razu przechodzimy do tego naszego słupka z 2 poprzeczkami, którego zaczęliśmy. Nawijamy i tu robimy 4. Cztery. W tej chwili wygląda to już tak. I to się wszystko nam będzie pięknie układało. Dobrze, następny rząd. To będzie rząd 3. Rząd 3 robimy 1 oczko, odwracamy. I tutaj nad tymi pierwszymi 3 robimy 3 półsłupki. Raz, 2, 3. Tak? Teraz przechodzimy tutaj, gdzie mieliśmy
tutaj, gdzie mieliśmy 3. Nawijamy i wbijamy się tutaj w część środkowy, robiąc nasz motyw, czyli słupek, 3 oczka łańcuszka, nawijamy to w samo oczko, gdzie to jest, w to samo oczko znowu nawijamy. O, coś mi się tutaj pomyliło. 3, nie w ten, tylko w ten tutaj. Czyli tak. A to wam pokażę. I znowu 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I w tą samo oczko tutaj wbijamy się tak. Tak? Tu zrobiliśmy 3. Tu zrobiliśmy w tych 3. I teraz tutaj w drugim, od drugiego zaczniemy, robimy 5 półsłupków nad tym motywem. Nad tym motywem, czyli raz, 2, 3, 4 i 5. I teraz od razu przechodzimy do naszej poprzedniej trójki z półsłupków. Nawijamy i tu robimy nasz motyw. Czyli słupek. 3 oczka łańcuszka i słupek. Trzy oczka łańcuszka. I nawijamy i robimy jeszcze jeden słupek tutaj. Tak? Następnie, bez żadnego nawijania, przechodzimy tutaj do naszego i tutaj nad tym w drugi robimy pierwszy z 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz znowu to samo. Robimy w ten trzeci nasz motyw. Raz, 2, 3 oczka łańcuszka. Następny słupek. 3 oczka łańcuszka. 3 słupki przedzielone 3 oczkami łańcuszka. I teraz doszliśmy tutaj do tej połówki. Więc tutaj odliczamy sobie 3 od końca i tu zrobimy sobie 3 półsłupki. Raz, bez nawijania. 2 i w ostatni jeszcze 1. 3. Teraz zrobimy sobie jedno oczko łańcuszka znowu. Obracamy. I teraz zrobimy tutaj 2 półsłupki. Raz, 2. I od razu przechodzimy tutaj na nasz motyw i wypełniamy go tak samo, jak zrobiliśmy w poprzednim. Czyli nawijamy i tu robimy w pierwszą ramkę, robimy 4. Raz, 2, 3, 4. Jeden nadsłupek. Nawijamy i znowu 4 w następną poprzeczkę. Pod poprzeczkę. Tak. Raz, 2, 3, 4. Tutaj było 5, więc musi być 3, czyli wbijamy się w drugi i robimy raz, 2, 3 półsłupki nad górze. Nawijamy i przechodzimy w następny motyw. I tu znowu to samo. 4 słupki pojedyncze nawijane. 2, 3, 4. Jeden w środek. I znowu 4 tutaj. Raz. 2, 3. 4. I teraz tu robimy 3 półsłupki nad tym poprzednim.
motywy. Raz, dwa, trzy. I znowu to samo. Nawijamy i tutaj w ten pierwszy wbijamy. Pod spód robimy cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Jeden na słupek z poprzedniego rzędu i znowu cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę wyciągnąć swoje nitki. I teraz tutaj przechodzimy do tego końcowego. Dwa ostatnie. W dwa ostatnie robimy po jednym półsłupku. Bez nawijania. Tak. I teraz zrobimy trzy oczka łańcuszka do góry, bo zaczynamy znowu następny. I tak to, kochani, wygląda. Czyli co robicie w tej chwili? W tej chwili będziecie powtarzać to wszystko. Czyli jak robicie teraz? Teraz robicie dwa oczka na poprzeczkę, wbijacie się w to samo oczko, przechodzicie od razu tutaj, robicie pięć półsłupków bez nawijania. Następnie tutaj w te trzy z poprzedniej robimy nasz motyw. I tak to wygląda. Wygląda naprawdę fajnie. To zrobiłam z dwóch różnych grubości wełny. To akurat mam taką bawełenkę. No bardzo fajny jest to wzór. Bardzo taki przyjemny w robieniu. Czyli generalnie to wszystko, co jest. Będziecie powtarzać po prostu te... ja to zrobiłam za mile. Cztery rzędy. I to wszystko. Bardzo fajny. Bardzo przyjemny. Miłej robotki. Pa, pa. Dziękuję za oglądanie.